Teraz warto podkreślić, że w drugim samochodzie z tym samym silnikiem, z innym olejem, przy dłuższym przebiegu badanie zakończyło się dużo lepszym wynikiem. Poddaję pod dyskusję potencjalne przyczyny. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Tym razem do R2D wjeżdża nowy samochód Cupra Formentor z 2022 roku, wyposażona w silnik o kodzie DNNA, czyli jednostkę 2.0 TSI o mocy 190 koni mechanicznych z bezpośrednim wtryskiem i fabrycznie zamontowanym filtrem cząstek stałych GPF. Aktualny przebieg tego egzemplarza to 49 710 km. Auto użytkowane jest na co dzień przez Łukasza, który zawodowo zajmuje się serwisem oraz produkcją akcesoriów do samochodów offroadowych, prowadzi firmę Hunter Design, którą być może część z Was kojarzy. Paczka od Łukasza dotarła cała i zdrowa, w środku mamy dwie próbki. Pierwsza to olej świeży Castrol Edge Professional Long Life 4KFS0W20. Co ciekawe, będzie to doskonała okazja do porównania wyników z innym samochodem, który mieliśmy już okazję badać w odcinku numer 231. Tam również pracował silnik DNNA, ale w Volkswagenie Arteon 2024 rocznik, przebieg zaledwie 16 000 km. Oba samochody korzystały z różnych olejów. Volkswagen Arteon był zalany Orlenem Platinum Max Expert Long Life 0W20, Cupra Formentor pracowała na Castrolu Edge Professional Long Life 4K0W20. Wydawałoby się, że przy tej samej specyfikacji lepkości i aprobatach Volkswagena 508/509 wyniki powinny być zbliżone. A jednak końcowy syntetyczny wskaźnik jakości różni się aż o 10 punktów procentowych, dlatego w dzisiejszym odcinku nie tylko przeanalizujemy stan oleju z Cupry, ale spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy różnica w wyborze marki oleju może faktycznie mieć tak wyraźny wpływ na jego kondycję po niemal 10 tysiącach kilometrów. Warto wyraźnie podkreślić, co Łukasz napisał o historii tego samochodu. Co do pracy silnika, to pracuje bardzo gładko, mam go od nowości. Pierwszą wymianę oleju zrobiłem po przebiegu 3000 km, kolejne po następujących przebiegach. 12 000, 21 000 km, 30 000, 40 000 i niecałe 50 000 km aktualnie. Wszystkie wymiany robione w ASO, zawsze ten sam olej z serwisu 0W20, przy pierwszej wymianie oleju przy przebiegu 3000 km została zastosowana płukanka. Zamierzam trzymać samochód dłużej niż gwarancja 5 lat, która jest na ten samochód, dlatego pilnuję częstych wymian oleju. Porównanie wyników będzie poprowadzone równolegle, krok po kroku zestawimy lepkość oleju świeżego i przepracowanego, test chromatograficzny, analizę FTIR oraz końcowy wskaźnik jakości, który spaja wszystkie wyniki w jedną miarę. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 43,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Zgodność lepkości w 40 stopniach niemal idealna, w 100 stopniach różnica na poziomie 2%, sytuacja w pełni akceptowalna. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 43,4 w 40 stopniach oraz 8,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Liczymy zmiany procentowe. Praktycznie znikome zmiany. Sytuacja z punktu widzenia zmian charakterystyki lepkościowej bardzo dobra. Warto zwrócić uwagę na wyniki z drugiego samochodu. Też były bardzo dobre, ale zwracając uwagę na niuanse, tam była delikatna redukcja lepkości. Tutaj natomiast mamy do czynienia z delikatnym wzrostem lepkości. Te same silniki, a jednak różne kierunki zmian. Oczywiście może to wynikać z różnych przebiegów tych samochodów, olejów itd. Zmiennych jak zawsze nie brakuje, żeby tłumaczyć takie różnice. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami oraz test ID od MCU. Tutaj jedna adnotacja. Jedna z tych trzech bibuł jest dedykowana pod weryfikację paliwa. Jeśli pojawi się charakterystyczna morska poświata, zobaczcie jak wyglądała aplikacja kropli na test, kilka zdjęć po określonym czasie oraz raport z testu ID od MCU. Jakie wnioski? Najpierw raport z MCU. Tutaj mamy następujące noty: 2, 6, 7 i 4, czyli raczej kiepsko. W komentarzu mamy coś takiego: proces spalania jest słaby, a stan oleju nieprawidłowy, jak na niski przebieg. Może to wskazywać na uszkodzenie elementów silnika, dysze wtryskowe, turbosprężarka, układ sterowania silnikiem i tym podobne. Należy pilnie ustalić przyczynę. Stwierdzono także nieznacznie podwyższoną zawartość paliwa oraz zbyt wysoki poziom wody, co może być spowodowane m.in. krótkimi trasami. Konieczne jest zdiagnozowanie i usunięcie przyczyn, niebezpieczeństwo rozcieńczenia oleju. Zaleca się wymianę oleju, powtórzyć test po 5000 km. Przechodzimy do wyników testów wewnętrznych R2D. Pierwszy test bez większych zastrzeżeń. Jedynie ta ciemna obwoluta wokół strefy rozpraszania. Na drugiej bibule też obserwujemy raczej stabilne wyniki, brak dużych zanieczyszczeń, natomiast ogólna kondycja oleju, czyli drugi okrąg, dość ciemny, co sugeruje pogarszającą się jakość tego oleju. Na teście, który jest dedykowany pod paliwo w oleju, brak morskiej poświaty informującej o zanieczyszczeniu oleju paliwem, natomiast widać dość mocne poszarpania i nieregularności na obrzeżach strefy dyfuzyjnej, co powinno załączyć lampkę kontrolną, bo nie jest to standardowa reakcja na zdrowym oleju. Podsumowując testy bibułowe, olej informuje o pewnych nieprawidłowościach w silniku. Co to może być? Będziemy szukać odpowiedzi w podczerwieni. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom. Porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwieni następujące wnioski. Na pierwszy plan wysuwa się bardzo wyraźna degradacja dodatków lub bazy olejowej, szczególnie widoczna w punkcie 1520. W porównaniu z drugą próbką mamy tutaj niemal trzykrotnie silniejszy sygnał. Zanieczyszczenia obserwowane w kilku charakterystycznych zakresach widma również występują w blisko dwukrotnie większym natężeniu.
Stopień nitrooksydacji ponownie jest znacząco wyższy, około trzykrotnie w stosunku do porównywanego oleju. To może wskazywać na intensywniejsze procesy spalania lub wyższą obecność tlenków azotu w komorze spalania, dlatego warto w tym przypadku przyjrzeć się dokładniej przebiegowi procesu spalania i jego ewentualnym anomaliom. Procesy oksydacyjne również zachodzą intensywniej niż w drugim badanym przypadku. Dodatkowo obserwujemy ujemny sygnał w okolicach 1747, co wskazuje na degradację estrów lub modyfikatorów lepkości, najczęściej w wyniku rozcieńczenia paliwem lub starzenia oleju. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 77%, czyli wymiana zrealizowana na styku. Wydaje się, że delikatnie skrócony interwał wymiany oleju mógłby zostać rozważony. Teraz warto podkreślić, że w drugim samochodzie z tym samym silnikiem, z innym olejem, przy dłuższym przebiegu badanie zakończyło się dużo lepszym wynikiem. Poddaję pod dyskusję potencjalne przyczyny. Pytanie, które stawiam zatem brzmi, co może być nie tak w Cuprze? Obszar pierwszy, styl jazdy, dynamiczna eksploatacja. Cupra to auto o bardziej spokojnym charakterze, może być częściej wykorzystywana z wyższym obciążeniem, co w silnikach TSI powoduje wyższe temperatury lokalne, intensywniejsze powstawanie tlenków azotu, co z kolei przekłada się na silniejszą nitrooksydację, szybsze zużycie dodatków, zwłaszcza przy niskopopiołowej formulacji. Obszar drugi, różnice formulacji oleju, Castrol versus Orlen. Oba oleje spełniają normy Volkswagena 508/509, ale być może Orlen Platinum Long Life, mimo tej samej specyfikacji, w praktyce może zawierać więcej aktywnych dodatków przeciwutleniających lub innych komponentów poprawiających trwałość bazy. Obszar trzeci, temperatura pracy i regeneracja GPF-a. Cupra może aktywować filtr GPF częściej, każda taka sekwencja to lokalne przegrzanie oleju w pierścieniach tłokowych i szybsza degradacja dodatków. Zapraszam do dyskusji w komentarzach pod filmem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!